No i afera się stała. A mianowicie tak dobrze żarło i zdechło. Sprzęt wszystko w porządku, tylko kierowca zawinił. Ciągnik napoiłem, ale agregat już nie. W sumie miałem zbiornik paliwa 10 litrów, ale sąsiad pożyczył, o czym mnie nie poinformował, jak mnie nie było, jak byłem w robocie. I w tym zbiorniku miałem tylko ze 3 litry. Myślałem, że dłużej połazi, ale nie połaził. No i się afera zrobiła. Nic, w tej sytuacji za wiele nie podziałam. Muszę zwinąć kabel, sprzęt, pochować, jechać po benzynę, bo agregat na benzynę. Długo już mi służy, bo nie wiem, może ma z 10 lat. Ale wszystko w porządku. Czasami wymaga regulacji, bo coś tam mu... A to się gaźnik zatka, bo nieodpalany długo. To byłem u mechaniora, to powiedział, żeby go wychechłać do końca, tak żeby zgasł. I wtedy z gaźnikiem nic się nie stanie. Aha. No i złom trzeba jeszcze pozabierać. Trochę tam się uzbierało. Ale powoli się tego dozbiera trochę. O! Taka kubka. Nie wiem, ile to może. Nie o to chodzi. Słupów jest tyle, że ze 200 kilo to myślę, że najmniej tego zbiorę. A gdzie ta maszyneria jest? Widać. Zrobimy kółeczko, podjedziemy tutaj. Potem złom do przyczepki zapakować. Ale ten dźwięk to ja uwielbiam, powiem wam. Zobaczymy, ile tego złomu do tej... Oj, oj, oj. Susik, panie, do tej przyczepki w lizie. Młotek tylko trzeba odsunąć. Thank you.
trzeba wszystko wyzbierać, bo potem jak kołem najechać, albo nie daj Boże kosiarką, to same szkody. Dobra. Tyle się tego nazbierało. To jest zawsze coś. No.